każdemu mózg zanika z wiekiem. Po tam 16 czy 18 roku życia każdemu mózg zanika. Każdemu z nas średnio o 0,2% objętości mózgu. Czyli w ciągu 10 lat to jest 2%, w ciągu 50 lat to jest 10%. Także orzeszek nie zostanie, może się trochę ten mózg zmniejszyć, ale nie do poziomu orzeszka. W spodnio-rozcianym atrofie oblicza się, że jest dwa razy większa niż około dwa razy większa niż u pacjentów zdrowych ludzi. Także ta atrofia jest, ją się łączy właśnie z zaburzeniami poznawczymi, które w tej chorobie występują, a również z niesprawnością. Próbuję to się wykorzystać diagnostycznie, ale jest dużo trudności, dlatego że pomiar atrofii nie jest łatwy. Na pomiar atrofii ma wpływ wiele czynników takich codziennych, wybicie kawy, zmęczenie się, temperatura otoczenia. Także w krótkim okresie czasu, na przykład, jeżeli mierzymy atrofię dzisiaj za pół roku, to na pewno nie będzie wiarygodny pomiar. Jeżeli zmierzymy ją po dwóch latach, wtedy może być bardziej wiarygodny, ale wtedy już może nam to tak dużo nie mówić. No jest to zagadnienie naukowe bardzo ważne, ale na razie jeszcze bezpośredniego przełożenia na aplikację kliniczną codzienną nie ma.